Długie oczekiwanie, rozległe akcje promocyjne, a na końcu ogromny sukces, przynajmniej komercyjny. Czas porozmawiać sobie o filmie Barbie w reżyserii Greta Gerwig z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Weekend z premierami Barbie i Oppenheimera, czyli podwójny seans, który znany będzie w historii kina jako Barbenheimer, to pierwszy tak cudowny dla kin weekend postpandemiczny. Ale przyszło nam porozmawiać o zwycięzcy tego pojedynku i w zależności od tego, kogo zapytacie, zwycięzcy będą różni, ale niewątpliwie zwycięzcom frekwencyjnym i komercyjnym w box office jest na tym etapie Barbie. Przyczyną sukcesu na pewno jest rozległy i naprawdę dobrze poprowadzony marketing, a także gwiazdorska obsada. Ale to również naprawdę dobry film. Rozpocznijmy od tego, jak ten film wygląda, bo jest to kolorowy, piękny świat, czyli tak naprawdę idealny Barbiland, który wygląda tak, jak powinien wyglądać świat zamieszkały przez zabawki. Podczas trasy promującej ten film Greta Gerwig dużo mówiła o inspiracjach, które stworzyły ten świat. To przede wszystkim klasyczne filmy i musicale złotej ery Hollywood, takie jak Czarnoksiężnik, Krainy Oz czy Deszczowa Piosenka. Greta Gerwig mówiła też dużo o inspiracjach filmami europejskimi lat 60. i 70., co wyraźnie widać, szczególnie w tych bardziej pokręconych i surrealistycznych momentach tego filmu. I właśnie te momenty bardziej abstrakcyjne przywodzą na myśl poprzedni film duetu Greta Gerwig - Noah Baumbach, czyli Biały Szum, który dostępny jest na Netflixie. Wygląda na to, że Biały Szum był trochę takim przetarciem przed produkcją Barbie. Natomiast ten film, ze względu na wygląd, klimat, a także wiele elementów, które się w nim pojawiają, to gratka na pewno dla fanów Barbie, albo bardziej dla historyków tej linii zabawek Mattela. Mamy bowiem tutaj wiele easter eggów, które nawiązują do kostiumów, zestawów i dodatków, które od lat 60. pojawiały się w sklepach i w domach małych dziewczynek i nie tylko. Nie tylko dziewczynek, nie tylko małych dziewczynek. Wspomniałem o fenomenalnym wyniku finansowym. W 3-dniowy weekend otwarcia wraz z seansami przedpremierowymi w czwartek film na całym świecie już w tym momencie zgarnął 337 milionów dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w 2023 roku, a także jeden z najlepszych wyników w historii, jeśli chodzi o filmy Warner Bros. I to wszystko przy budżecie produkcyjnym na poziomie 145 milionów dolarów. Dla porównania Oppenheimer zarobił w tym samym okresie 175 milionów, co również jest niezwykle dobrym wynikiem przy prawdopodobnym budżecie w wysokości dokładnie 100 milionów dolarów. Teraz przejdźmy sobie przez fabułę, motywy pojawiające się w tym filmie, a także ogólny wydźwięk filmów Barbie. I zaznaczam, że w tym materiale pojawią się spoilery zdradzające elementy fabuły filmu Barbie. Pierwsze pytanie, jakie nasuwało mi się podczas oglądania pierwszego aktu tego filmu, to czy Barbie są zabawkami, czy być może magicznymi ludźmi żyjącymi w jakimś kieszonkowym uniwersum, trochę właśnie jak w Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Niestety na to pytanie nie dostajemy jasnej odpowiedzi, ale na pewno jest to coś pomiędzy, a wraz z upływem czasu mogę się założyć, że Greta Gerwig zacznie odpowiadać na trapiące nas pytania dotyczące całego tego świata. Bardzo ciekawe jest to połączenie zabawek z Barbilandu z ludźmi w realnym świecie, bo dowiadujemy się dość szybko, że to wcale nie mała dziewczynka spowodowała, że stereotypowa Barbie w wykonaniu Margot Robbie zamieniła się w Barbie wątpiącą we własną wartość, a także w Barbie z depresją. To nie Sasha, czyli nastoletnia dziewczyna z Los Angeles, była sprawcą tych wydarzeń, a jej matka Gloria, która z samotności i trochę z desperacji sięgnęła do wspomnień związanych z lalkami Barbie, a także z
zabawą ze swoją córką i stworzyła pewną anomalię, która przełożyła się na powątpiewanie stereotypowej Barbie w jej cel w Barbilandzie i we wszechświecie. Od razu na pierwszy plan wysuwa się w tym filmie motyw kobiet rządzących w Barbilandzie, które zajmują taką rolę w swoim świecie, jak mężczyźni w świecie realnym. I oczywiście chciałoby się użyć pojęcia motyw feministyczny, ale czym tak naprawdę jest feminizm? Po prostu równouprawnieniem obu płci. A więc mamy wywrócenie do góry nogami praw panujących w realnym świecie na korzyść kobiet, a również mamy przedstawienie uciśnionych mężczyzn, a właściwie lalek reprezentujących mężczyzn w Barbilandzie, przede wszystkim na przykładzie plażowicza Kena. Gdy stereotypowa Barbie wraz z plażującym Kenem wyruszają do prawdziwego świata, aby zorientować się, co jest przyczyną anomalii związanych ze stereotypową Barbie, Ken zachłysnął się prawdziwą rzeczywistością, bo widzi on, że w tym świecie rządzą mężczyźni i z jego perspektywy patriarchat jest dobry, a w realnym świecie liczy się patriarchat i konie. To jest ten pierwszy absurdalny motyw pojawiający się w tym filmie, który przewija się przez całą opowieść i na pewno staje się już powoli internetowym memem. Ważne jest to, że tutaj, w tym segmencie, mocno do głosu dochodzi motyw Kena, który chce czuć się doceniony, chce czuć się kimś, a w Barbilandzie jest tylko Kenem, nikomu niepotrzebnym dodatkiem do Barbie. Mamy przecież Barbie i Kena, a nigdy samego Kena. I w tym momencie Ken zaczyna przechodzić pierwszą metamorfozę. Z posłusznego, przytulnego, potulnego Kena, który zabiega wyłącznie o uwagę Barbie, zamienia się w vilana firmu, który postanawia po zdobyciu wiedzy w realnym świecie powrócić do Barbilandu i przeistoczyć go na wzór realnej rzeczywistości w Kendom, w księstwo Kenlandu, co bardzo szybko mu się udaje pod nieobecność stereotypowej Barbie, ponieważ jako zabawki imitujące pewne zachowania, Barbie, Kenowie, a także Mitch i Alan nie mają żadnego punktu odniesienia, więc przyjmują za pewnik to, co wmawia im Ken. I jednocześnie następuje wywrócenie do góry nogami Barbilandu, co jest niesamowicie ciekawą ideą samą w sobie, bo jak wspomniała na pewnym etapie tego filmu Gloria, to tak jak w XVI wieku, kiedy autochtoną tubylcą w Ameryce Północnej Europejczycy przywieźli ospę. Ci nie byli uodpornieni na tego typu choroby, więc bardzo szybko zaczęli na nią chorować. Tak samo jest w tym wypadku, ponieważ lalki, które mają reprezentować pewne cechy, nie mają absolutnie pojęcia, jak mają się zachować, więc zachowują się tak, jak im powiedziano. W tym momencie pojawiły się również motywy macho i tej toksycznej męskości, która cały czas musi być hipermęska, musi być sigma samcza, to stopień powyżej alfa samczości, i która ani na moment nie może pokazać swojej słabości. A co ciekawe, przecież Kenowie w Barbilandzie, zarządzanym przez lalki Barbie, prezentowali się jako bardzo uczuciowi i bardzo opiekuńczy mężczyźni. Więc Ken, wmawiający innym Kenom, że w męskości liczy się wyłącznie patriarchat i konie, bardzo łatwo wpłynął na przekształcenie Kenów w stereotypowych mężczyzn, którzy nie mogą uronić łzy i zajmują się wyłącznie samochodami i sportem. Przepraszam bardzo. I jeszcze piciem piwa. Ale jednocześnie ten film bardzo wyrozumiale traktuje tę toksyczną męskość, bo w finale wszystko zostaje nam przedstawione w ten sposób. Ken szukał sposobu na tym, aby poczuć się lepiej i poczuć się docenionym, chociażby przez innych mężczyzn, i dlatego zabrał z realnego świata do siebie
patriarchat i stworzył społeczeństwo zarządzane przez mężczyzn, ale jednocześnie, którzy mieli się na każdym etapie wspierać. I w kluczowym momencie trzeciego aktu film bardzo mocno to komentuje, mówiąc, że to tak naprawdę nie wina samego Kena i nie wina mężczyzn, pojedynczych mężczyzn, ale całej tej presji wywieranej na mężczyznach przez społeczeństwo, czy to przez innych mężczyzn, czy to również przed poddające się trochę tym stereotypom i wywierającą wpływ na mężczyznach kobietom, co wydaje się bardzo ciekawym, nie ostracyzującym tego toksycznego męskiego zachowania podejściem. Bo ile faktycznie najważniejsze w tym filmie jest to, jaką rolę w dobrze zarządzanym społeczeństwie powinny pełnić kobiety, ale jednocześnie nie obrywa się mężczyznom tak mocno, jakbyśmy się spodziewali po tego rodzaju historii. Pojawia się w tym filmie sporo wątków homoerotycznych, bo szczególnie w bitwie Kenów na plaży i tych numerach musicalowych, a swoją drogą ta sekwencja musicalowa była dla mnie troszeczkę za długa, pojawia się cały czas to słynne, przetłumaczone bardzo dziwnie na język polski I will beat you off, przetłumaczone po polsku przetrzepię cię, które może być jednocześnie nawiązaniem do spiorę cię, stłukę cię, jak i jednocześnie do procesu masturbacji. I nie jest to jedyny tego typu element w tym filmie, bo właśnie we wspomnianej bitwie, wojnie Kenów, do której doprowadziła oczywiście rywalizacja o względy Barbie, mamy sytuację, w której Ken Ryana Goslinga spotyka się z Kenem Simu Liu, czyli swojego największego przeciwnika. I pojedynkują się na gołe klaty. A podczas tego pojedynku w Barbielandzie pojawia się wytrysk białych gwiazdek. I co ciekawe, większość Kenów krzywi się, brzydzi się tymi pojawiającymi się gwiazdkami, które miały być jakiegoś rodzaju nawiązaniem do brokatu. Natomiast jeden z Kenów, grany przez Nkutiego Gatwe, bardzo ciepło przyjmuje ten oto biały gwiazdkowy brokat. W tym momencie dotarło też do mnie to, że Barbie i Keny nie miały tak naprawdę wcześniej żadnych potrzeb. Nie posiadały nawet potrzeb romantycznych ani seksualnych, bo oprócz Beach Kena żaden z nich przed wprowadzeniem patriarchatu nie próbował nawet poderwać czy uwieść Barbie. Lalki znały tylko to, te emocje i te zachowania, które poznały od bawiących się nimi dziećmi. To tylko pokazuje, że Barbie i Ken nie są kobietami i mężczyznami, tylko reprezentują jakieś stereotypowe cechy ludzkie. Ken raczej odtwarzał jakieś schematy, ale czy rozumiał tak naprawdę, czym jest seks, miłość i związek, przywiązanie? Nie wydaje mi się. Chciał tylko tego, co uważał, że powinien dostać jako lalka reprezentująca mężczyznę. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, bo świetnie pokazana została w finale relacja Kena Ngutiego Gatwy i Barbie Emmy McKee. Najpierw oboje po wprowadzeniu patriarchatu zachowywali się hiperseksualnie. Ken Gatwy był osiłkiem, sportowcem, a Barbie McKee była pokojówką służącą. Jednak po tym, po finałowej przemowie Barbie i zresetowaniu wszystkich Barbie, Ken Gatwy powiedział, że on nie chce tego wszystkiego, on chce tylko znów zostać przyjacielem swojej Barbie. Swoją drogą to było bardzo ładne puszczenie oczka do fanów Sex Education, bo jak wiemy, Gatwa i McKee są trzonem tego serialu Netflixa. Zajmijmy się teraz grą aktorską, bo muszę przyznać, że zarówno Margot Robbie, jak i Ryan Gosling, jak i America Ferrera spisują się w tym filmie znakomicie. A największe pochwały, no niestety, należą się mężczyźnie, bo wydaje mi się, że Ryan Gosling w roli dwóch różnych wersji
wersji tego samego Kena spisuje się znakomicie, szczególnie we wszystkich sekwencjach komediowych. Jeśli chodzi o Amerykę Ferrere, bardzo podobała mi się jej przemowa w Dziwilli, czyli w domu dziwnej Barbie, bo to ona była tym katalizatorem, tym zapalnikiem, który doprowadził do tego, że Barbie Land wrócił na tory historii, na które wrócić powinien. I po pierwsze, jej przemowa była niezwykle inspirująca, ale też niezwykle smutna. Nie do mnie jako białego, heteroseksualnego mężczyzny należy ocena tego, czy ta przemowa była wiarygodna, chociaż muszę powiedzieć, że wierzę w to, że w większości była, ale sposób jej zakomunikowania, a później podkreślania kolejnych elementów związanych z życiem kobiet w realnym świecie i przekazywania tej informacji kolejnym Barbie wydała mi się naprawdę dobra. I to też ona była kluczem do rozstrzygnięcia tego problemu. Problemu, który wydaje się bardzo istotny w kontekście tego filmu, ale niestety nie jest tym najważniejszym i finałowym motywem, do czego za moment wrócimy. Teraz muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo podobał mi się humor w tym filmie. Oczywiście w tym aspekcie filmu królowali raczej Kenowie z Ryanem Goslingiem, Simu Liu, Benem Kingsleym Adirem i Michaelem Cerą na czele. Wszystkie żarty z podwójnych okularów, z patriarchatu i koni, z Mojo Dojo, Casa House Kenów z przemianą brzydkiej Barbie granej przez Harry Neff w piękną Barbie, której wystarczyło ściągnąć okulary, aby stała się piękna, były idealne, ale oczywiście nie tylko mężczyźni dowozili elementy komediowe, bo oplułem się, siedząc na seansie, gdy Barbie pisarka Alexandra Shipp wypowiedziała żart o Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Kiedy wybudziła się z tego transu dzięki słowom Glory, powiedziała: czułam, jakbym była we śnie, w którym zbyt mocno zaangażowałam się w wersję Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. Każdy film, który żartuje ze Snyder Cut, dostaje ode mnie plus jeden do oceny. Szczególnie jeśli jest to film Warner Bros., który żartuje ze Snyder Cut, który również jest Warner Bros. Dwie okejki ode mnie. Przejdźmy do finału, bo wydaje mi się, że niestety ten element wymagał trochę lepszego dopracowania. Bo tak jak wspomniałem, cały ten film i wszystkie główne motywy dotyczyły życia, miejsca i egzystowania kobiet w prawdziwym świecie kontra tego, jak Barbie sprawowały kontrolę w Barbilandzie. Całą tę historię obserwowaliśmy oczami stereotypowej Barbie w wykonaniu Margot Robbie. I to też na niej skupił się finał. Tylko że finał przestaje opowiadać o feminizmie i równouprawnieniu płci i silnych kobietach, które mogą sprawować każdą funkcję równie dobrze jak mężczyźni, a zajął się wyłącznie jedną Barbie, która zaczęła się zastanawiać po pobycie w prawdziwym świecie, czy chce być jeszcze lalką. I tutaj wchodzimy już na motywy Pinokia. Pinokia, którym jest oczywiście stereotypowa Barbie, a także Geppetto, którym jest Ruth Handler, grana przez Rhea Perlman, a Ruth Handler jest oczywiście twórczynią Barbie w prawdziwym życiu. Bo Barbie dochodzi do wniosku, że nie jest pewna, czy jej rola, czy ona sama jeszcze ma sens. Przez cały film widzieliśmy wiele wersji Kenów i Barbie, które zostały wycofane ze sprzedaży. Stereotypowa Barbie w finale również zastanawia się, czy nie jest to przypadkiem czas, aby wycofać ją z produkcji. Ze względu na to, że jej wersja, czyli wersja stereotypowej Barbie, nie przystaje w żaden sposób do realiów współczesnego świata. I może jej wersja wyrządzić młodym dziewczynkom więcej szkód i wpędzić więcej kompleksów, niż dać przyjemności z zabawy. I to właśnie w tym momencie Barbie podejmuje ważną decyzję, że być może przyszedł czas stać się człowiekiem. Tutaj właśnie pojawia się motyw Geppetto i Pinocchio, ale jednocześnie Ruth Handler mówi Barbie, że ludzie żyją, cierpią, a na końcu umierają. A lalki w Barbilandzie mogą żyć przez całą wieczność
tak, jak tylko sobie wymarzą, najlepszymi wersjami samych siebie. Barbie jednak decyduje się na to, aby zamienić się w człowieka, w prawdziwą kobietę i wydaje mi się, że ten motyw, który miał być czymś bardzo wartościowym, trochę rozmywa wszystkie te motywy, które przez cały ten film tak ładnie są podkreślane w kwestii nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami w prawdziwym świecie. Przed tym bardzo melancholijnym, bardzo smutnym i metaforycznym finałem Gloria wspomina panom z Mattela, że może zamiast stereotypowej Barbie czas na normalną Barbie, która chce tylko, aby jej top dobrze leżał, aby jej dzień upłynął bez większych tragedii i która czasami ma się dobrze, a czasami ma się źle. I to chyba bardzo ładne podsumowanie całego tego filmu, bo mimo, że pan prezes CEO z Mattela nie chciał się zgodzić na ten pomysł, gdy okazało się, że może być bardzo dochodowy, zmienił swoje zdanie. Oczywiście, motyw panów z Mattela również wydawał mi się trochę niewykorzystany, bo oczywiście pojawia się on w filmie po to, aby wprowadzić postać Glorii, która jest istotna zarówno dla swojej córki, z którą buduje relacje poprzez odwiedziny Barbilandu, jak i również dla przemiany samej Barbie, ale jednocześnie myślę, że ten motyw można byłoby rozwinąć trochę inaczej, ale oczywiście ekipa z Mattela ma również trochę inną rolę, bo mamy pokazany patriarchat Kenów w świecie Barbilandu, ale mamy jednocześnie pokazane na przykładzie zarządu Mattela, złożonego wyłącznie z mężczyzn w garniturze, to jak patriarchat działa ciągle w realnym świecie, nawet pomimo tego, że lepiej być kobietą, ale mężczyźni się po prostu o wiele lepiej obecnie maskują. Ta kwestia również pojawia się w tym filmie. Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jaką historię stworzyła Greta Gerwig z odrobiną pomocy Noah Baumbacha, który pomógł jej w stworzeniu scenariusza do tego filmu. Jestem zachwycony tym, jak ten film wygląda, jakie motywy i stereotypy porusza i byłem już na Barbie w kinie dwukrotnie, a wydaje mi się, że bardzo chętnie obejrzę ten film jeszcze raz. Teraz porozmawiajmy sobie o Barbie w komentarzach. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Wielkie dzięki, że wpadliście. Widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.